Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z moich zmagań z wózkiem widłowym, gdzie staram się nazbierać 15 tysięcy, brakuje mi 3 tysiące, no dokładnie 2900. Może jakbym się spiął dzisiaj, to byśmy to nazbierali. Zobaczmy, gdzie jest pierwsze zadanie. No jedź szybciej. Mam takie wrażenie czasem, że to jedzie wolniej, czasem szybciej. No teraz przyspieszyło. Któż to tam wie? Okej, części silnika i ten, no oczywiście nie mam pojęcia, bo zapomniałem. To były części? Gearbox? Nie, części elektryczne. brawo ja, oczywiście. Nowy odcinek. Od nowa muszę sobie przypominać. Może bym powiedział, że za dużo masła, dlatego pamięć słaba. Ale nie pamiętam, kiedy ja masło jadłem. To mam wziąć? Te. Dobra. Bierzemy. Bierzemy szybciutko. Staramy się z 4 zadanka muszę zrealizować. Fajnie by było, jakby jedno duże się trafiło, za które się dostaje tam 1100 dolarów. Tylko pytanie, czy nie lepiej zrobić 2 mniejsze, czy tam 3 niż te jedno duże. Nie wiem, czy to się jakoś odpowiednio przekłada na ilość rzeczy, które załadowywujemy. O! Tutaj widzę, że to chyba jest w takim wypadku też. To skorzystajmy. Jak już tu podjechałem. Jodymy. Przepiękna palecioka. Palecioka. Dobra, odjedziemy. Puszczamy. Parkowanko, otwieraj. Nie wiem, po co on to zamyka, otwiera za każdym razem. Ale przywaliłem. Dobra, nieważne. Wycofujemy. Dopychamy. Mam nadzieję, że... Tak, moja nadzieja jest jak zwykle słaba. Otwieraj. Wydaje mi się, że tutaj będzie to drugie. Bardzo dobrze mi się wydaje. A narzędzie to wiadomo w niebieskiej folii. Niebieska folia. Tararara. Ulala, co tam się stanęło? I proszę Państwa, podjeżdżamy po kolejną paczuszkę. Paletę. Jestem ciekawy, jak ten kolejny magazyn będzie wyglądał, czy będzie dokładnie kopiuj wklej jak ten, czy czymś będzie się różnił, może jakiś inny towar będzie. Czy z tamtego magazynu nie każą nam przyjeżdżać tutaj na przykład? To by było dziwne. Ale sobie jak na tą grę normalne. Bo ta gra jest ogólnie taka jakaś inna. Co nie znaczy, że zła, ale... Brakuje takiej, nie wiem, linii fabularnej, no, czegokolwiek. Może jakiegoś ulepszenia wózka. Ale to takie śmieszne, głupie ten, żebyśmy mieli ten zabierać coś, na przykład w kolorze złotym. Albo, nie, no pewnie te wózki, jak są koloru żółtego, to nie są bez powodu żółte.
Może tak musi być. W tych magazynach. Ale chyba nie, no. Co by się stanęło, jakbym sobie zrobił, nie wiem, wózek w kolorze czerwonym. Z kierownicą od Ferrari na przykład. Chyba nic by się nie stanęło. Jeszcze jedna paczka będzie. To już nie muszę tam wbijać za głęboko, bo wiem, że się pomieści. A drzwi tak się próbowały zamknąć, nie wiem. Na serio. Powinno być tak, że jak jest zlecenie do tego, do tej przyczepy, naczepy, załadować to, warto powinna się jako jedyna otworzyć i tak zostać. Nie zamykać, otwieraj, zamykać, otwieraj. Tylko przeszkadza. Dobra. Mam nadzieję, że... Nie no, przypuszczam, że 300 wpadnie. Nie będzie 400. Fajnie by było, jakby było 400, ale... O! Jest 400. No to fajnie. Dobra, wyjeżdżamy i teraz kolejne zamówienie jest na zewnątrz, proszę państwa. Dobra, to jedziemy. Tak mi się wydaje, że to mi się przyda. Engine? Jest engine, dobra. Enginę. Enginę mamy anginę. Ej. Trochę mi uciekło, ale spróbujemy sobie dopchać. Dobra. Tak przez chwilę myślałem, trzeba sobie tutaj na rogu tego nie zostawiać, ale... Nie, tam. Jedziemy. Pozwiedzamy trochę świata. Ale mogliby dać... Po przeciwnej stronie też wyjazd tego magazynu, a nie tylko jest jedyny wyjazd tutaj i tam jeszcze po prawej, ale tam się nie da zjechać. Ajajajaj. Pięknie. Ile tam tego? 2, 4, 5. Okej. 5 palet trzeba dostarczyć. Kurde, taki ładny model tej ciężarówki, a ten... Nieruszane. Nie rusza się nic. Nic się nie rusza. Dobra. Nie wiem, ile to mi miejsca zajmie, więc... Włączamy tryb oszczędnościowy na razie. Dobra. Jedziemy dalej. Części elektryczne. Szkoda, że kierowcy nie ma, ale w sumie jakby był kierowca, to prawdopodobnie by przeszkadzał. Zasłaniał widok. Być może. Fajnie, jakby ten magazyn był po drugiej stronie ulicy. Gdybyśmy musieli ten przejeżdżać. Ale to prawdopodobnie ten zielony. Tutaj będzie ten magazyn. Ale gdzie kolejny? Tam po prawej? Nie mam pojęcia. Ej, tak czy siak, narzędzia albo części elektryczne. Ale wykręciłem. Narzędzia. Części elektryczne. To w tym było? O. Co prawda, czego innego się spodziewałem, ale też mi pasuje.
Ej, kurde, za krzywo podjechałem, ale lipa. Dobra, spróbujmy. Na ogół sobie to odpuścił, ale... Może się uda to wyciągnąć jeszcze. Dobra, opuścimy. Dociśniemy. Podnieśmy trochę. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Ciekawe, ile kasę rzucą za realizację tego. Biorąc pod uwagę ilość i odległość, to mogłoby być te 600 dolarów, ale obstawiam bardziej, że to będzie 400. No chyba, że mnie zaskoczą. 1100, nie. Nie będzie. Najwięcej kasiory to mi wpadło właśnie chyba 1100, jak tam na ten wagon dostarczałem te deski i te inne rzeczy. Tutaj to chyba najwięcej to jest 400. Chyba. Dobra. Część elektryczna. Elektrykale. Na serio, jakbym tam miał wjazd, to ile bym czasu zaoszczędził. Tak trzeba śmigać naokoło. A on jedzie, jedzie, jedzie. Dojechać nie może. To co? Te? Folii? To będzie elektryka? Zaraz tutaj z dołu będzie łatwiej wyciągnąć. Zobaczmy. Bo ja to nigdy się tego nie nauczę. Tak. Z drugiej strony, jakby tak sobie zawsze wmawiał, że nigdy się nie nauczę, to rzeczywiście się nie nauczę. Ale coś w tym jest. Czyli jeszcze taka jedna elektryczna paleta i narzędzia. I trzeba będzie restarcik gierki robić. Bo się zadania zablokują. No chyba, że jakiś patch co do mnie był niedawno, ale wątpię. Nie zarejestrowałem żadnej łatki nowej do tej gry. Zresztą w ogóle na plejak jakoś dziwnie te łatki się wgrywają. Nie mam pojęcia kiedy i jak. Na Xboxie to przynajmniej widzę, że było w jakimś tam ostatnim czasie łatane. Zresztą coś było ściągane, o. Widzę jakby historię ściągania. I sobie tak przypominam wtedy, czy ja tą grę odpalałem, czy nie. Czy ją instalowałem może w ostatnim czasie, ale... Na ogół po prostu coś tam coś ściąga i wiem, że była łatka. Strasznie tym Baldurem trójką straszą, że save'y mogą zniknąć. Żeby jakoś się zarejestrować na ich stronę Lariana i tam zrobić cross-save'a. I te save'y będą wrzucane na serwer do nich, ale przecież po co? Jak Xbox też jakby robi kopię save'ów w chmurze. Więc jak się usunie z konsoli save, no to przecież powinien być w chmurze. Nie wierzę, że jakoś gra ma dostęp do save'a, że chmurze i tutaj jednocześnie usuwa. Chyba, że on nie usuwa save'a, tylko źle save'uje i wtedy
jest ten safe tak zwany uszkodzony. Może o to chodzi. Ale zdawało mi się, że pisało, że usuwa save'y. Ale może uszkodzenie save'a jest równoznaczne z usunięciem, nie wiem. Jak jest zła suma kontrolna, to może konsola nie widzi tego save'a po prostu. Dlatego się to bierze, że jest usunięty. Nie wiem, ale oby mi się to nie stanęło. Ja sprawę, że konsola robi, nie wiem, 100 save'ów na raz. I co, nagle wszystko się uszkadza? Takie dziwne. No ale pracują nad tym, pracują ciężko. Z Microsoftem razem. I tak to i narzędzia jeszcze. To się powinno zmieścić spokojnie. To poszalejmy tutaj. Okej. Okay. Dobra. Jademy. Ej, ale żebym wykręcił normalnie? Chyba z poślizgiem było. Drifting był. Toolsy, dobra. Niechaj i tak będzie. W sumie niezła czujka jest, że wyczuwa, że podjeżdżam. Toolsy zapewne będą tutaj. No dajesz, wbijaj się. Dobra. I ostatnia paka. Ile będzie kasiory za to? Ach, ach. Oby dużo. Nie no, uczciwie to by wypadało z 500 dostać za to. Fajnie by było 700 dostać. Biorąc pod uwagę, ile trzeba przejechać. Aj. Jakieś turbo by się przydało. Parkujemy. Uwaga, uwaga. 300. No cóż powiem, jestem mocno rozczarowany tą sumą. Tyle drogi trzeba było. No, czyli jakby gra wycenia robotę tylko i wyłącznie ile palet no, pakujemy, a nie bierzesz uwagi pod uwagę tego, że trzeba kilometr do niej dojeżdżać. Dobra. Wychodzimy, wchodzimy. Jedzonko i pustaczki. Dobra. To tradycyjnie trzeba ustawić. Okej. Okay. Jakoś tak. Pustaki to wiem, że tutaj... O! Ciekawe to było. Fikałka zrobiłem. Dobra. No i przypuszczam.
podejrzewam, że za dostarczenie tego będzie też 300 albo 400. Chyba po prostu jak będzie zlecenie, jakby tak jak to ostatnie co robiłem, to po prostu będę ten z gry wychodził i ponownie brał. To bez sensu. Nie opyla się. Prawie tam nie wiem ile straciłem, 10 minut i 300 tylko. Bardzo słaby zarobek. $300. Bardzo słaby zarobek. Jakby nie patrzeć, jakieś 600 zł, 700? Nie wiem, dawno się nie interesowałem, ile dolar stoi. Tutaj są te pustaki, czy w tej części magazynu nie było? Chyba nie, nie ma? No nie widać. Albo... Ja nie widzę. Niedowidzący. Dobra, ale tutaj są. To bierzemy. Trochę chyba źle wybiłem. Tak troszeczkę. Żarcia tutaj jest wpyte, ale... Kurde. Zaraz to rozkręciłem. Tutaj też jest dużo żarcia pod ręką. Rzuć to. Tradycyjnie leciutko dopchniemy. Dobra, cofujemy się. I tutaj widziałem jedzonko. Co to za puszki są? Green. Zielona fasola? Czy tam groszek? Nie. Ajajaj. Dobra. Znowu dopchamy. Ciut. Sobie. Już nie muszę dopychać. Na pewno się pomieści. I tutaj z ostatniej półki, kurde. Dobra. Ej. Nie czułem, że gaz wcisnąłem. No dajesz. Dobra. Prawo, w lewo i na drzewo. Tak się kiedyś mówiło chyba. Dobra. Jest okej. Cofujemy. Może tutaj z dołu wezmę. Jak wykręcę oczywiście. Ale sprytnie to zrobię. Dobra. I co będzie? 100? Mam nadzieję, że minimum 300 będzie. Dobra. Tyle oczekiwałem, tyle dostałem. Co następnego? Części elektryczne. To za to pewnie 400 wpadnie. To zakładam, że... części silnika.
elektryczne. Już widzę, zapomniałem. Nie wiem, ja to jestem dziwny człowiek. Już się bałem, że tu na zewnątrz trzeba jechać. Na szczęście nie. Tak, kurde. Na zewnątrz, kurde. Nie. Jaka lipa. No dobra. Na szczęście jakoś nie jest super daleko. Damy radę. Jakoś takoś. Dobra. Pierwsze mamy. Jedziesz. Jademy, jademy. Kurde, za nisko ten. Obniżyłem. Oczywiście. Oczywiście. Na pewno to mi się przyda też. Towar spółki spadł. No a co z tego? Jedziemy. Elektryczne jeszcze jedne trzeba. To może dla urozmaicenia tutaj postawię. Mój dzisiaj trzeci odcinek, który nagrywam. I nie powiem, że już powoli odczuwam zmęczenie, co pewnie słychać jak zwykle w moim cudownym głosie. Dodatkowo jak zwykle ten nie rozprostowałem nóg. Teraz będzie narzekanie na dolne części ciała. Ej, co jest, kolego? Śmigamy. Trzymam gaz, a ja się poprawię w fotelu. W sumie nie tyle co ja się poprawiam w tym fotelu, co zmieniam pozycję siedzenia. Niby taki gamingowy, ale coś... Marnie na nim siedzę. Albo po prostu, jaki by fotel nie był, zawsze będzie siedzenie w jednej pozycji doskwierać. Dobra, czyli elektryka i ten gearbox cały. Co jest? Paczka folii tutaj jest dobra. No, wykręć się. Z
ktoś, mam takie wrażenie, że 15 tysięcy raczej dzisiaj nie będzie. Za wolno mi to idzie. A też już jestem zmęczony. Ale postaram się przynajmniej, żeby odcinek był godzinny. Nie tak jak ostatnio. I oczywiście w dziwi przywaliłem. Pamiętam, jak to wyglądało. może to czarna folia teraz dla odmiany. Czyli na przykład to. O, proszę bardzo. Chyba będzie już drugi załadunek w tej turze. Czyli trzeba będzie znowu zresetować. Jedź, please. Tak czuję w swych kosiach, że to będzie 300. Może 400. Ale to tyle. To raczej nie, bo za dużo tego jest. Aj, no tak, 300. Bieda w tych zamówieniach. Dobra, jak widać, nie ma kolejnego zlecenia. Bierzemy następne. Aj, to mi się wydaje, że to będzie na zewnątrz, a to mi się nie podoba. Ale podjadę, zobaczę. Raczej to jest na zewnątrz. Tak. To tak jak mówiłem, wracamy, bierzemy jeszcze raz. Nie opyla się brać na zewnątrz. Długo się jeździ, a ten sam zarobek jest. To widzę standardowe. Załadunek za 300. Oczywiście widzę, że mam jakiś problem z zabieraniem towaru z tego rogu tutaj. Zawsze jakoś krzywo podjadę i mi się przesuwa dziwnie. Elektryczne narzędzia. Części elektryczne. Elektryczne to z grubsza pamiętam, że folii są. Ale weźmiemy na razie z dołu. Części silnika, jakiego to nie mam pojęcia. Dobra. Też by się przydało, jakby się załadowywało taki ten, taką naczepkę i ten. I by była jakaś animacja, że podjeżdża jakaś ciężarówka
i z tym odjeżdża. Taki właśnie, brakuje takiej otoczki w tej grze. Fajnej. Innych pracowników, którzy by jeździli tym wózkiem. Byśmy musieli się mijać jakoś. To, żeby było fajne. Tak, jesteśmy sami. Ale bym fiknął. Dobra. W porządku. I znowu zabieramy z góry. Dajesz. Dobra. Nie potrafię jechać i opuszczać, ani podnosić tego. Muszę kciuk odrywać od kierowania. Jakbym miał pada z łopatkami, to by było... Od dołu z tymi łopatkami, to bym sobie lepiej radził, no ale... Jest oczywiście pad do plejaka z łopatkami od spodu. Jedyne 1000 zł kosztuje. Oficjalne ten Sony. Aż tak bogaty to nie jestem, żeby go kupić. Ten lajciak na Xboxa Core kosztuje. Widziałem, za 350 można było kupić. Jak ktoś ma Xboxa i się zastanawia, albo nawet PC-ta, to polecam. Ma baterię w środku, w sensie ten akumulator. Długo baterie trzymają. Tylko wersja Core nie zawiera łopatek, ale łopatki można sobie dokupić na przykład na Amazonie. Za 4 dychy chyba widziałem. Dobra, co tam następnego? To za to stówę dostanę pewnie. Dobra. To idziemy, jak już się rozpędziłem. To chyba są plastikowe. Co oni chcą? A beczki, kurde. Człowieniu. To te niebieskie. To akurat pamiętam. O dziwo. Ta zdecydowanie jakaś stówka za to będzie. Taki mamy tutaj po prawej, dobra. Się z roku na rok zmienić. Już człowiek ma swoje lata, ma swoje nawyki. Trudno się zmieniać. Jak to mówią, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość coś tam.
Stóweczkę przyjmujemy. Dokładnie. No i cóż, się rzeczy wychodzimy i wchodzimy. No. Co tym razem ciekawego? Nie. Dajcie coś dla dorosłych, a nie. W sumie ja tu bym zrobił coś innego. Chciałbym wylosować to na zewnątrz. Coś. Z tymi deskami. Tak na koniec odcinka. Nie, tamto nie. O! Za to powinna... Chociaż nie. To jest dużo pozycji, ale pojedynczych. Dobra. Najwyżej to będzie ostatnie zadanie dzisiaj. W następnym odcinku najwyżej kupimy ten kolejny magazyn. Cement jest. Chyba, że za to dostanę 1100, to wtedy jeszcze zrobię jedno zadanko, ale jak będzie 400, to kończymy. Bo i tak nie będzie szansy, żebym to nazbierał. W przypadku tego zamówienia to trzeba będzie, wydaje mi się, zacieśniać bardzo. Może mi się wydaje, ale wolę dopchnąć do końca. Dobra. Cement. Cement mamy po prawej. Od razu. Beczki, plastikowe beczki, pustaki, cegłówki, pełen przegląd wszystkiego. Okej. O! Dwie paczki cementu. Ej. Czy ja za dużo cementu nie wziąłem czasem? Serio? Chyba jeden cement za dużo. Ty, no dobry jestem. I co wtedy się stanie? Czemu ja drugi cement wziąłem? Dwa cementy nałożyłem. Teraz nie mogę się odczepić. Dobra. Dwa cementy. O, czemu ja pomyślałem, że cement? Jeszcze jeden mi potrzebny. Proszę bardzo, jak ładnie odstawiłem. Fachowiec, tylko czas tracę. Chemikalia. Kanister. Kanister to jest to, co mi się wydaje. Dobrze jest. To ładujesz. Kanister. Blokady drogowej nie widzę, żeby było. Dobra, dopchajmy to trochę. Plastikowe i stalowe, chyba, z tego co widziałem. Dobra. Ej, serio.
człowiek się śpieszy, to wiecie co. Takie cuda wychodzą. To nie, nie dobrze. Mam nadzieję, że przynajmniej da się to podnieść jakoś. Dobra, trochę zwaliłem. Ale poprawiłem. Nie no. Tu odstawiłem, tutaj poprawiłem, żeby na półkę wjechało. Normalnie ekspert się robię. Dobra. A teraz stalowe. Stalowe były tutaj. Teraz cęgłówki i pustaki. Całkiem przypadkowo pustaki są od razu pod ręką. Już myślałem, że znowu przegiąłem z tym podniesieniem, podjazdem w sumie. Ale się udało. Dobra. Dopchnijmy. Teraz poszukamy cegłóweczek. Moje kochane czerwone cegłóweczki tam są, dobra. Kręć, Stefan. Zostanie co? Części elektryczne i chemikalia. Chemikalia, chemikalia. Jak chemikalia wyglądały? Chemikalia wyglądały jak nawóz. Z farminga. Tak, tak. Już musiały się zamknąć, no. Chemikalia, chemikalia. To jest sól. Tutaj nie ma chemikaliów. Serio? To na górze są. Na dole też, dobra. Zdecydowanie wolę z dołu zabierać niż z góry. Znowu zwaliłem. Kurde. Pewnie krzywo podjechałem. No co za... bajza. Że tak powiem. Ale tu trzeba mieć cierpliwość w tej grze. Normalnie. No ale to moja wina. Krzywo podjechałem, zawadziłem już. Wszystko się rozwaliło. Dobra. To jeszcze tylko... O, w sumie chemikalia tutaj też były. Kurde. Dobra. Oczywiście nie pamiętam teraz. To były chyba... Co to było? Czyli co? To są części silnika, czyli elektryka jest, proszę Państwa. Tak, oczywiście. Folii tutaj. Dobra.
zobaczmy, ile kasiorki wpadło. 500. Aj, czyli 700. 50 minut odcinka. Nie będę specjalnie przedłużał tego odcinka. Na następnym odcinku już na 100% w środę. Chyba że jakoś weekend zamienię kiedyś. Ale raczej ta seria w środę chyba jest spoko. Albo będzie w sobotę, albo w niedzielę kiedyś. Ale raczej w przyszłym tygodniu bez zmian zrobimy w środę kolejny odcinek i już wtedy na 100% będzie kolejny magazyn i zobaczymy, co z tym się będzie robić. W ogóle jestem ciekawy, który ten magazyn będzie wykupiony. Osobiście obstawiam, że będzie ten tutaj zielony. Tak mi się wydaje. Bo w sumie innego magazynu tu nie widzę. Tam po przeciwnej stronie chyba jeszcze coś jest, ale no, wątpię, żebyśmy przez ulicę przejeżdżali. Jeszcze tutaj jest też jakiś zielony kolejny magazyn. Ale obstawiam, że to będzie ten. No nic, uciekam. Dzięki za obejrzenie. No i cóż, miłego dnia. Hej.